Inkluzja to nowatorski pomysł organizowania zawodów obejmujących właśnie te ofowe dyscypliny, takie jak wykonywanie akrobacji na deskorolce, jazda na BMX-ie czy tworzenie muzyki rap. Naszym celem priorytetowym jest danie Wam szansy do pokazania się i rozwijania swoich pasji, także poprzez realizowanie się w dorosłym życiu. Chcemy Wam pokazać, że poprzez te uprawianie tych dyscyplin, tak zwanych ofowych, macie szansę osiągnąć sukces poprzez współpracę z różnymi autorytetami. Pomysł organizowania zawodów obejmujących właśnie te ofowe dyscypliny, takie jak na przykład, że jazda na desce wiąże się ze złym wychowaniem, czy interesuje nas również aktywizacja młodzieży. W dzisiejszych czasach młodzież uprawiająca tak zwane sporty ofowe nie ma wsparcia zewnętrznego. No i właśnie te stereotypy. Duża część społeczeństwa myśli, że ktoś, kto całymi dniami jeździ na przykład na desce, nie ma szansy na karierę. Wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, że przed nimi jest wielka przyszłość. Kiedy już znajdziemy takie talenty, niestety nie mogliśmy znaleźć różnych eventów i zawodów, które pozwoliłyby im pokazać talent. Właśnie to chcemy naprawić, chcemy wypełnić tą lukę. Dokładnie. Przygotowaliśmy dla Was małą grafikę obrazującą lokalizacje, w których zamierzamy zorganizować eliminacje do naszych zawodów. Eliminacje będą w trzech miejscach, w trzech warszawskich dzielnicach. Na Śródmieściu, w Ursusie i na Białołęce. Jak widzicie, tworzą one specyficzny trójkąt. Mamy tutaj też pokazaną mapę zasięgu. Wybraliśmy akurat te lokalizacje, gdyż chcemy, aby jak najwięcej osób miało dostęp do naszego konkursu. Ale nie tylko ta młodzież z warszawskich dzielnic, lecz również z miast graniczących z Warszawą, takich jak Pruszków czy Piastów. Przeszliśmy profesjonalny kurs Project Management. Widzę, że ktoś trzymał kciuki, bo się nie pomyliłem. Organizowany właśnie przez choćby dla własnej przyszłości, dlatego nasz harmonogram kosztów wygląda tak profesjonalnie. Ogólny koszt jest bardzo niski, ponieważ główną nagrodą naszych zawodów jest objęcie opieki, autorytet obejmuje opiekę nad dalszą karierą zwycięzcy. W społeczeństwie ten projekt jest bardzo dobrze odbierany. Mamy zamiar współpracować m.in. z miastem stołecznym Warszawą. Naszym interesariuszem jest również HDWP oraz zawodnicy, autorytet, media. Prowadzimy wstępne rozmowy z organizacją Młoda Polska Młodych i organizacją Tłocznie, czyli poprzednim zwycięzcą projektu HDWP. Prowadzimy też wstępne negocjacje z firmą PZUSA jako sponsor naszego ubezpieczenia, gdyż wszystko jest organizowane na jak najwyższym poziomie i chcemy, żeby wszelkie bezpieczeństwo zostało zachowane. Chcielibyśmy bardzo podziękować Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że duże grono z Was tu obecnych będzie mogło spotkać się z nami na przykład za tydzień czy za miesiąc, ale nie już jak widownia, lecz jako jeden zespół. Albo po prostu napisze maila do nas lub pogada z nami po projekcie. Dokładnie, jako jeden zespół pracujący nad projektem, który nazywa się Fuzja. Pokaż, że potrafisz!